Jacek Iwasiu, Mirek Ryder, witamy, zapraszamy na magazyn filmowy i od razu spieszymy z doniesieniami o tym, co na ekranach kin od tego tygodnia, specjalnie od tego tygodnia, bo pierwsza z produkcji Terminator już od kilku dni premierowo na wielkim ekranie. To Terminator, początek jakiejś trylogii nowej słyszałem. Tak, mocne uderzenie filmowe, jeśli chodzi o wakacje, o początek wakacji. No, z czym początkiem? No, wszystko wskazuje na to, że tak, no bo film bije rekordy popularności w przeciwieństwie do ostatniego Terminatora Ocalenia, który też miał być pierwotnie początkiem nowej trylogii. Natomiast ten film zdecydowanie nawiązuje do dwóch najbardziej kultowych, najlepszych części Terminatora, czyli do pierwszej i drugiej. Ja pamiętam jeszcze jak w dzieciństwie pierwsza część, kiedy pojawiła się na ekranach, jeszcze na kasetach wideo, my nie mogliśmy jako młodzi tego oglądać, no bo to było od lat iluś tam i pamiętam, że nasz kuzyn, który był wiele starszy, opowiadał nam w pokoju, żeby tylko rodzice nie słyszeli, co tam się działo. Ja pamiętam z takim wielkim zaangażowaniem tego słuchaliśmy, potem mogłem już obejrzeć Terminatora, teraz spokojnie do kina mogłem pójść. Państwa do tego też zachęcamy, bo rzeczywiście są odniesienia do pierwszej i drugiej części, ale to, co my znamy z pierwszej i drugiej, nijak się ma do tej nowej części Terminatora, Genesis, Terminator Genesis. Tak jest, czyli poznajemy w pewnym sensie całą historię od nowa, od początku. Niby są właśnie wątki z starych filmów, natomiast wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o Terminatorach, o całym Skynecie, o tym, co było, co jest, co będzie, no praktycznie ulega przedawnieniu. Poznajemy całą historię na nowo. No, na pewno w wydaniu bardzo... No, ale postacie znane z pierwszej i z drugiej części. Jest Sarah Connor, jest maszyna, którą gra Arnold Schwarzenegger, nawet się starzeje z tą postacią, chociaż tam w jednej scenie jest wygenerowany chyba komputerowo z tej pierwszej, bo jest wyjątkowo młody. Tylko, że na niego już czeka ten stary. No, jest to pomieszane. Także, proszę Państwa, Terminator. Dla tych, którzy pamiętają pierwszą, drugą część, bo to chyba najłatwiej, najlepiej zapamiętać, bo te kolejne to potem już umówmy się. No i tutaj, proszę Państwa, Arnold Schwarzenegger wraca, nowi aktorzy odgrywający postaci, które znamy z pierwszej i drugiej części, aczkolwiek niektórzy bardzo podobni do tych aktorów, którzy grali w tej pierwszej i drugiej. Bo Sarah Connor może nie, ale ten policjant z drugiej części, który był z tego ciekłego metalu, podobny. No to co, wybieramy się do kin na Terminatora. John, you can do this. You just go and you don't look back. My whole life I prepared my son to lead humanity in the fight against the machines. On this night, we take back our world! But there was one thing I could never prepare him for. The machines tried to rig the game. Send a Terminator back to the time before the war to kill my mother. I'll go back. Let me save her. Kyle Reese? You know who I am? We've been prepping for you to arrive for over a decade. We? The Terminator. It is nice to meet you. I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John! What have they done to my son? Survival is what you taught me. Where is he? Get out. I'm not machine. Not man. I'm more. I can't leave him. Whatever they did to John, we need a reversal. Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up. I've been waiting for you. You gotta get him off me! I'll be back. What? Od tego tygodnia na ekranach również propozycja dla tych młodszych, a właściwie dla całych rodzin. W głowie się nie mieści. Kolejny, już mówią dystrybutorzy, hit wytwórni Pixara. To przypomnijmy wytwórnia, pod której wyszedł film Toy Story, Odlot i Potwory i Spółka. Całe hity. Tak jest. Tym razem nasi bohaterowie to nasze myśli, nasze uczucia. Nasze emocje może bardziej. Emocje. Mamy ich tam 20 parę, słyszałem. Naukowcy tak skategoryzowali, ale w filmie ograniczono się do 5. Strach,
odraza, radość, smutek i tej piątej mi zabrakło. Bunt chyba. No ale to wszystko w naszych głowach i tutaj właściwie to nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem. Czy nasza nastolatka, czy to, co w jej głowie siedzi. A wiemy, że to jest w różnym wydaniu, bo to, co w głowie siedzi nastolatki, siedzi również w głowie jej ojca, jej matki i w ogóle tak, nas wszystkich. Tak jest. Każda z tych emocji jest oddzielną postacią, każda z nich ma swój kolor przypisany odpowiednio. No i właśnie, nasza bohaterka przeprowadza się, zmienia całe swoje otoczenie, musi zmienić no, wszystko praktycznie w swoim życiu. No i właśnie, te emocje pomagają czy przeszkadzają? No chyba przeszkadzają, bo wiadomo, że nastolatkowie to taki okres, okres nastolatka to taki czas w naszym życiu, że jest bunt. Więc będzie się działo, prawda? Będzie się działo. No na pewno... Ale też za chwilę z zwiastunie, które zobaczą Państwo, widać, że w każdym z nas te emocje siedzą, jak przecież przy stole ta słynna scena właśnie buntu i tutaj ojciec w ogóle nie słucha tego, co mówi do niego żona, bo jego emocje oglądają w tym czasie mecz piłkarski. A na koniec, to też już nie zdradzę, bo za chwilę Państwo zobaczycie, po całej awanturze myśli czy emocje naszej pani domu włączają sobie serial brazylijski. No i co? Wszystko się zgadza. Tutaj właśnie to tyle ciekawe, śmieszne dla nie tylko dzieci, ale i całych rodzin, że możemy zobaczyć film, właśnie tu niby oglądamy obraz, co się dzieje na obrazie, natomiast historia przedstawiona nijak ma się do tej historii, którą odtwarzają właśnie nasi bohaterowie. To naprawdę mieszanka wybuchowa, ale warto zobaczyć. No tym większe zaangażowanie musiało być scenarzystów, żeby właśnie jakoś połączyć to wszystko i wejść do naszych głów, pokazać, co tam siedzi. Aż się boję, jeżeli takie emocje siedzą w mojej głowie i które przeważają, a które są słabsze, nie wiadomo. Ale Państwo możecie zobaczyć film właśnie o tym, co siedzi w naszych głowach. W głowie się nie mieści. Najnowszy film wytwórni Pixar. No, opowiadaj, jak tam w szkole? Nie wiem, spoko chyba. Nieważne. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie? Dziewczyny, był impuls? Na 100%. Coś jest nie tak. Zaraz dowiemy się, co jest grane, ale potrzebujemy wsparcia. Sygnał do męża. A, no, Riley, jak tam w szkole? Serio? Było zostać z tym argentyńskim pilotem. Super, jak zwykle, okej? Okay? Co to było? Tym razem mieliśmy zagrać na luzie. Riley, wszystko w porządku? Szefie, młoda przewraca oczami. No dobra, pokażemy, kto tu rządzi, bo inaczej będzie psy tu ptogą. Nie. Kochana, a co to za odzywki do rodziców? Stary, ja ci zaraz walnę odzywkę. Nie, tylko nie, tylko ja... O co wam chodzi? Weźcie, dajcie spokój. Szefie, pyskówka poziom czwarty. Wprowadzić alarm bojowy. Alarm bojowy! Nie wiem, skąd u ciebie ten kompletny brak szacunku nagle. Się zaraz dowiesz, tatuśko! Ta, wiesz ty... Przygotować nogę? Odpalamy wyrzutnie! Czekamy na rozkaz, kapitanie! Zamknij się, no! Oh yeah! Dosyć! Marsz do pokoju. No to była masakra. Chodź, poleć ze mną, Chiquita. A teraz film dla tych wszystkich, może nie tylko, ale szczególnie co widzieli w kinach, Jak zostać królem. Bo tu mamy pewną kontynuację. Znamy już króla, a teraz czas na jego córki. I tu mamy odniesienie do królowej Elżbiety II. Tak. Poznajemy królową Elżbietę jeszcze za czasów młodości w zupełnie innym wydaniu, no bo co tu dużo mówić w wydaniu rozrywkowym. No właśnie, aż dziw, że ta osobistość, którą oglądamy niejednokrotnie na ekranach telewizorów, zawsze się troszeczkę kojarzy z tą etykietą, a co za tym idzie z takim sztywniactwem. Wiadomo, wszystko musi być według tej etykiety, według jakichś tam przepisów i w ogóle. A tu mamy młodą Elżbietę II, która jest na pewnym raucie, na pewnym bankiecie w Bristolu. Tak? Bodajże. W każdym bądź razie wyrywa się z tej nudnej imprezy. Postanawia się urwać razem z siostrą Małgorzatą i pójść w miasto, że tak powiem. I od razu trafia w objęcia pewnego pilota. Tak, jak się okazuje, no ona nie zdradza mu oczywiście swojej tożsamości. No on też ukrywa przed nią pewne tajemnice. No i ta dwójka idzie właśnie w miasto przeżyć przygodę, no, która dla Elżbiety, można chyba powiedzieć, zmieni całe życie. No ale nie został jej mężem, nie?
A to jest, nie będziemy zdradzać, nie? A przecież wszyscy wiedzą, bo widzą, co się dzieje. A to się okaże. To się okaże, właśnie. Drodzy Państwo, Randka z Królową to komedia o rodzinie królewskiej. Dla wszystkich tych, którym nie wystarczyły poprzednie części, no tak można powiedzieć, poprzednie części, czyli film Jak zostać królem. W kinach od tego tygodnia Randka z Królową. It is such a special day, and for 6 years now we've been positively cloistered. Lilibet and I could go out into the crowd. We can't do that. One day, Elizabeth, you shall be queen. Let them go. This might be the only chance you get. We're going out incognito. Come on, Lilibet! Margaret! How do I stop the bus? Push that. Jack. Why now? Chelsea Barrett? Where are they? We have to send out a search party. Let go of him! Who are you? Princess Elizabeth! Princess. You lied to me all night long. Tonight nobody gave a damn who I was. If it wasn't for you, I never would have had the opportunity to be just ordinary. The most extraordinary night of my life. Only one. No i jeszcze słów parę o jednej nowości tego tygodnia. Film zatytułowany Idol. Idol, czyli historia podstarzałego muzyka, który dużo nadużywa wszelkiego rodzaju używek. Ma bardzo, bardzo, bardzo młodą partnerkę, można to tak to nazwać. No i mówiąc szczerze, tak żyje z odcinania kuponów. Kiedyś był sławny, znany, był muzykiem przede wszystkim, ale od lat niczego nie nagrał. No i nagle dostaje w ręce list, który 40 lat wcześniej napisał do niego nie kto inny, a sam John Lennon. Poruszony jego twórczością. No i właśnie, nasz bohater postanawia pod wpływem tego listu zmienić całe swoje życie. Postanawia znowu odkryć w sobie ten muzyczny power, nagrać nową piosenkę. Znika tak jakby trochę ze świecznika, zaszywa się w pewnym hotelu, gdzie postanawia napisać parę nowych piosenek, stworzyć materiał do nowej płyty. Tam poznaje, no właśnie, prawdopodobnie miłość swego życia, no a przy okazji postanawia rozwikłać pewne problemy z przeszłości, czyli odnaleźć syna, którego nigdy wcześniej nie widział. No i wiemy, że też zaczyna tworzyć coś, pisać. No tak, 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 tak. Odnajduje siebie, może odchodzi od tych wszystkich używek, których nadużywa. No zobaczymy. I w rolach głównych Al Pacino i Annette Bening. Dobra, komedia. W gruncie rzeczy jednak komedia. Komedia tego tygodnia. Jeszcze teraz zwiastun do tej produkcji na Państwa ekranach. Tina was holding girls in the front room. You can't choose your friends, Danny. Oh, no way! You don't surprise a guy my age. You give me a heart attack. Do you remember having an interview when you were a kid? Time magazine? You write like Lennon, man. John Lennon read it, and he wrote you a letter in 1971. Can you believe it? What would have happened if I got that letter when I was supposed to? I want to cancel the rest of the tour. I need a plane. Jersey. Oh, welcome to the Hilton. Look who it is. I see. So you're staying indefinitely here? Are you on drugs? Currently or in general? Currently. No. Dinner? You're asking me to dinner? I think so. I'm gonna have to decline. You're not a fan? Currently or in general? In general. No. But we have good patter. And someone for the first time. How do I look? Well, you look slightly ridiculous. Nah. See you at 7. No, you won't. You'd expect it to be easy meeting your grown son for the first time. Hello. Hello. Why are you here? I'm just making some changes in my life. In a few minutes, my husband's gonna walk through that door and this will be the last time I ever see you. You have every right to be angry. I don't care enough to be angry, okay? Nice to meet you. Have a good life. Family can be messy, but you shouldn't give up. I agree. Dinner tomorrow? Good night, Danny. Better get yourself together. I haven't written anything in a long time. You're nervous? Yes. I love that. You know, I've spent my entire life trying to become the man that you aren't. I don't know what to say. I don't need you to say anything, man. I just need you to leave. You're gonna have to deal with it because I'm here. Well, we all shine on, like the moon and the stars and the sun.
mission. Dinner tomorrow? You know what I like about you? You never give up. Some dinners are worth fighting for. No i teraz czas, żeby przejść do przyszłego tygodnia. A tu mało coś. Na wakacje idą wszyscy aktorzy, dystrybutorzy. Aczkolwiek dla wielbicieli pewnego małego, pluszowego, ożywionego misia to będzie nie lada gratka wybrać się do kina na drugą część jego przygód. Ted 2. Wiemy, że to wytwór pewnego życzenia małego chłopca z pierwszej części. Misiu ożył. Bardzo się zakumplował ze swoim właścicielem, swoim już potem przyjacielem. Wiemy, że chyba w pierwszej części doszło do pewnej sytuacji grozy pod koniec, kiedy nasz misiu już o mało co nie odszedł z tego świata, ale pewne wyznania, jak to w bajkach prawie disneyowskich, prawda, bywa, ocaliły życie naszemu pluszakowi. No i tutaj nasz Ted staje na ślubnym kobiercu. Łapię się za głowę, bo sam wiem w to, co mówię. Dokładnie tak. Ogłaszam was misiem i żoną. Misiem ale i taka żona. Ta scena jest w tym wiastynie, to za chwilę zobaczymy. Nasz bohater, to jego związek nie wypala, natomiast no, Ted znajduje sobie partnerkę. Ted postanawia właśnie... I co dalej? Powiedz ślubny, naszym widzom, na co on chce kobiercu. Mieć. No i tu zaczynają się pewne problemy, no bo Ted, czyli pełne życia, miś, który no, nie jest wzorowym misiem, a już na pewno nie jest wzorowym obywatelem, no postanawia zostać również ojcem i tutaj zaczynają się pewne komplikacje. No już pomijam oczywiście natury technicznej, natomiast przede wszystkim formalnej, bo okazuje się, że no właśnie, miś w Ameryce, mimo jej pewnych wszelkich równouprawnień i tak dalej, nie jest uważany za obywatela, za osobę ludzką. No i osoba ludzka w myśl przepisów dziecka posiadać nie może. Proszę mi wierzyć redaktorowi i właśnie, bo mi się nic nie stało. On nie, że tak normalnie na co dzień takie rzeczy mówi, po prostu opowiadamy to, co można zobaczyć na wielkim ekranie, co można przeczytać o filmie Ted 2. Znaczy, nie wiem jak tobie, nie, mam nadzieję, że się nie narażę naszym telewizorom, ale mnie pierwsza część nie podobała się. Dla mnie jest infantylny ten miś. Znaczy, to jest taki humor specyficzny, tak? Może nie jestem zwolennikiem, nie jestem fanem tego humoru i po zwiastunie drugiej części wiem, że tego samego można się spodziewać na wielkim ekranie. Aczkolwiek... Tego samego, aczkolwiek chyba nawet więcej. No więcej, no tylko, że no okej, okay, można odnaleźć w tym jakąś rozrywkę. Ja wiem, że ten film ma znaczy jest, to, jest, to, jest to specyficzny humor, to prawda, że to nie jest film dla każdego. No, takie kino trzeba lubić, to prawda. No, film odniósł sukces, więc na pewno do kin wiele osób się wybierze. Czyli zazwyczaj natomiast... jak film odnosi sukces, to ja wiem, że ja jestem odosobniony w swojej opinii i wiem, że ze spokojem to mogę powiedzieć, bo państwo i tak się wybierzecie. Bo oczywiście do tego zachęcamy, żeby wybrać się, zobaczyć Teda dwójkę. Samemu ocenić dokładnie. Samemu ocenić, no bo to przecież burzowi kumple, którzy wracają na wielki ekran. Tak jest. Nie wiem, czy ten zwiastun możemy puścić ze względu na pewną scenę w pewnej klinice. Tak fragmenty powycinamy. Nie no, puścimy normalnie, tam nic takiego brzydkiego nie ma, jest nawet selfie na Facebooka. Zresztą, o czym mówimy, zobaczcie sami. Dokładnie. In fairy tales, yet a talking teddy bear is about to marry his girlfriend. I now pronounce you teddy bear and wife. May kiss the bear. Proving that Americans don't give a crap about anything. So I got some big news. Tammy Lynn and I are gonna have a baby. That's awesome. Wait, how do you guys? We need a sperm donor. What is that? What are you doing? I'm getting ready, dude. What do you mean getting ready? What are you doing with your hand? I'm doing this for you. So when I get in there, I can just bust it out. What do you think you are, Red Lobster? Hey, Johnny, you did it. Right here, buddy. Catch. What the? Dude, that's somebody's kid. Fight some shit. Dude, it's in my eyes. I'm blinking it in. Oh, wait. I'm gonna take a picture and post it on Facebook. What? Hashtag Grr Monday. Oh my God, Teddy, look at this. It's as if we want to have a baby, you're gonna have to prove you're a person in a court of law. This is a nightmare. We gotta fight it. We'll get a lawyer and we'll sue the government for your civil rights. Fight the power. I'm Samantha Jackson. You must be Ted. Yeah, Samantha Jackson. What's your middle name? Leslie. Oh my God, you're Sam L. Jackson. That's great. I mean, just like Sam L. Jackson. Who is that? You ever seen any movie ever? He's the black guy. Ted, do you believe you have a soul? What did you think I would do at this moment? Objection. Overruled. You want to be human in the eyes of the law. The important thing about being human is making a contribution to society. Where the hell's my coffee? You're not building rockets? Figure it out! I'm a prick. $20, I can toss a cookie crisp into that guy's ass crack. Do it. I'm gonna do it. Whoa!
my God! Who did that? Oh. Sir, I apologize for my 5-year-old child. Bad Butch, you sit there and eat your fish nuggets. Fishy nuggies. Ask you a few test questions. Are you ready? Yep, bring it on. Do you consider yourself to be human? Objection. Sustained. No, the witness can't object. Overruled. Sidebar. Guilty. Speculation. Hearsay. Bailiff. Briefcase. Disregard. In my chambers. Stop Beaver on the witness. Arrest. We could totally be lawyers. Szanowni Państwo, no sami widzieliście, że to specyficzny humor, ale warto wybrać się do kin, tym bardziej, że to jedna z licznych premier przyszłego tygodnia. A o kolejnych filmach, które już za 2 tygodnie pojawią się na wielkim ekranie, opowiemy oczywiście w kolejnym magazynie filmowym, a za dziś bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominam, że z kamerą naszego programu gościliśmy w Multikinie w Zabrzu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.